Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Bunkier Kulturalny. Mariusz Pogonowski, a moim gościem dzisiaj jest Dominik Nowak. Dominik, witam, witam wszystkich. Dla tych, którzy Cię znają, kojarzysz się z imprezami muzyki techno. Chociaż nie tylko, bo też mnóstwo osób kojarzy Cię z, z produktów Budmatu. I paszport Polsatu. Nie, nie, to już kryptorka ma w ogóle. No, no tak się składa, że pracuję gdzie pracuję. Co prawda ogólnie pracuję w stali. Kiedyś pracowałem jeszcze w innej branży sportowej, tam też mnie postrzegano. Ale generalnie... No, Dzisiaj będziemy mówić Nie przyszedłem tutaj układać blachodachowych, czy sprzedawać blach, tylko bardziej generalnie... Chociaż... Poniekąd gdzieś tam może to pasuje, bo taka do, do, do elektroniki, jakieś tam elementy, układy scalone, na no to... Skupmy się na Technomanii Crew. Skąd wzięła się nazwa? To długa historia, tak szybko w skrócie. Nazwa się wzięła, yy, znaczy Crew to wiadomo z angielskiego załoga. Technomania, yy, nasza pierwsza i właściwie jedyna audycja yy, z muzyką techno, która powstała 4 yy, października 1993 no, i tak się nazywała. Ja nie miałem wpływu na tą nazwę, wręcz powiem szczerze, byłem. No, chcieliśmy inaczej ją nazwać, no ale w sumie stwierdziliśmy wtedy z prowadzącymi, z Tomkiem Minkowskim, z Danielem Malickim tak żeśmy na początku prowadzili tą, tą technomanię, później to się zmieniało że oddamy tą nazwę słuchaczom. No i zrobiliśmy normalne losowanie. Wypadło, że wygrał kolega, który gdzieś tam mieszkał pod Płockiem. E, nazwał ją Technomania i tak już zostało. I Technomania Crew, czyli ludzie związani stricte wtedy z tą audycją. Jeszcze nic nie robiliśmy poza... Ale zaczęliście robić imprezy. Gdzie była pierwsza impreza, pamiętasz? 93 rok. E, 93 rok, znaczy może my, my byliśmy na tej imprezie też. To była impreza w Kuźni. Grudzień 93, niesamowity klimat. Troszeczkę jestem zły, bo nie mam teraz żadnego VHS-u z tym materiałem. Pożyczyłem i przez przypadek skasował, Niestety może się ten materiał gdzieś odnajdzie. Fajny klimat, surowy. To było w jakiejś prywatnej kuźni. W kuźni. Tak, mojego kumpla. Na wsi gdzieś? No kołczepowa. i gdzie wchodziło się, wisiały jakieś taczki, w ogóle szlifierki były podpalane, jakieś kopadła. wnieśliście sprzęt, Surowy, audio, tak, głośniki? Tak, tak. i tam była surowa, dość mocna wtedy muzyka techno właściwie. Bo w tamtych czas czasie działałeś z Igorem, czyli Igor tak, Wilkoński, i tak? Igor, Igor tak, KTS to troszeczkę później. To gdzieś jakieś trzy lata później. Z jego... Ale czy to, czy to nie był to... czas takiego, takiego surowego techno, tak, tak, tego tak. takiego techno-prostego w formie, bo to były początki muzyki te. Yy, dokładnie, dokładnie. Rządził tak zwany Minimal, ale był też rave. Yy, w naszej audycji to dominowało. I właśnie było przez kilka miesięcy, potem pojawiły się kontakty właśnie między innymi z bodajże Arek miał na imię, ten, który organizował tą imprezę w kuźni. Yy, oni jeździli często do Holandii do prac, nie wiem, tulipany już, nieważne, ale przywozili bardzo dużo fajnego materiału. No to Muzycznego. Z Holandii, z Holandii, czyli patch hardcore techno i my się tym zachmocnęliśmy. I, I wtedy ta audycja nasza, już tak gdzieś od grudnia 93, przez 94-95, yy, to było i wyłagodniejsze, ale też bardzo dużo mocnego takiego techno, bardzo dużo. Czyli podsumowując, prowadziłeś audycję w Radio Puls. Tak audycję z muzyką techno, zaczęliście robić imprezy, założyliście jak gdyby zespół, grupę roboczą Technomania Crew. Twój pseudonim artystyczny jako DJ-a to TR72. TR co znaczy? To też długa historia. Znaczy w ogóle też bym z miłą chęcią zmienił ten nick, już dawno, dawno. No ale przyzwyczaiłeś się, no, tak. jesteś utożsamiany. Tak, no, rok 72. Była w latach 90 też moda, formacje różne typu Alternate, 808 State, United Six, że były cyfry, pojawiały się w tych nazwach. Ja jestem rocznik akurat 72 i tak wyszło rok. Tam miałem ksywkę kiedyś. Rozumiem, teraz to jest e, czytelne. czytelne. Techno rok 72. Rocznik. Nie, nie grałem, tylko chodzi o, o skałę bardziej niż o, o rok gatunek muzyczny. E, Ponieważ ksywkę skała miałeś jeszcze e, w podstawówce? E, nie, w ogólniarku, ale tak się się że i już w rodzinie mówili wszyscy. Tak, skała. Tak, i tak już zostało. <laughs> Słuchaj, no więc wy, wy, wygląda na to, że, że, że działalność Dobrze. Techno w Płocku, jakaś taka publiczna obecność i rozmawianie o muzyce Techno, to gdzieś tam można by przypisać Tobie i że uczestniczyłeś w tym bezpośrednio. 93 tak. rok, czyli mieliśmy 20, mamy 25 lat. 25 lat Techno w Płocku, tak można by. Można to powiedzieć, tym bardziej, że teraz yy, powiem szczerze. Zostaliśmy my zaproszeni, bo to nie tylko ja, to jeszcze parę osób też warto by było kiedyś, żeby tu zajrzały i poopowiadały, bo każdy z nas gdzieś tam tworzył tą historię. I Tomek Bieńkowski, czyli obecny, znaczy DJ Komando, i, i Wojtek Czarnomski, Łan i jeszcze parę osób, które do tego się dołożyły. Nawet i Kuba de la Playa, który też przychodził do nas, zanim jeszcze zaczął grać na imprezy się wszyscy bawiliśmy. Byliśmy jedną wielką rodziną i tak jak wspomniałeś, no 25 lat już mija. W fanie teraz pojawiła się taka zajawka od dziennikarzy z Warszawy którzy zaproponowali nam, zaprosili nas do grona takiego, wydaje mi się, zaszczytnego tam ponad 100 osób, ludzi, żeby opisać yy, nasze znaczy tworzą roboczą książkę o nazwie 25 lat podziemia techno w Polsce, coś takiego. No i Będziecie y, współtworzyli... Będziemy też Nie wiem, czy tam będzie rozdział o nas, ale na pewno mamy napisać coś o, o tej naszej dawnej scenie techno. Tak Płockiej tak, odsłonie techno. Jakieś tam pigułce. Słuchaj, ile osób uczestniczy, ile osób y, jak gdyby jest związanych z Grupą technomaniacro? Wcześniej to była taka zajawka, że to nie trzeba było nikomu tłumaczyć. To po prostu... czy plakaty, bo to kiedyś nie było internetu, nie było nic. Nie było muzyki tak dostępnej jak jest teraz, na wyciągnięcie ręki praktycznie. Co mnie też trochę denerwuje, bo. Ile osób? Yy, kiedyś to, to w latach 90. było na tym początku, w tym naszym złotym wieku około 20 osób takich mocno zaangażowanych w to grających, mieliśmy grafika, mieliśmy... Osobę, czyli osób tak, i taka grupa muzynę, organizacyjna. Parę raz, parę, to była taka grupa organizacyjna, tak? Plus jeszcze osoby, które przychodziły no, na koncerty. Ja czy Tomek, czy Wojtek zajmowaliśmy się organizacją, dobieraliśmy ludzi do grania, Adam był znowu grafikiem plakaty i tak dalej, Krzychu też, kwestia muzyki. Właściwie w tamtych czasach było więcej ludzi, którzy muzykę tworzyli niż stricte grali jako DJ-e. A, A prostu... dzisiaj? Ile osób, ile osób uczestniczy w przygotowaniu koncertów? Bo wiem, że jest średnio 3 do 5 koncertów robicie w roku. Macie tak, jakieś tam tak, swoje tak, stałe. Z, z jest troszeczkę mniej, tego e, mamy parę fajnych projektów takich stałych, co wracają. Pojawiamy się też w teatrze perse, też fajne miejsce specyficzne. Mamy, potrafi projekt taki w trakcie Audio River, mam nadzieję, że to, bo wysłaliśmy też prośbę do Pana Orlicza, że to się tutaj dogadamy i to będzie podpięte pod, pod cykl imprez Audio River. Mhm. Promujemy tam z tych też twórców z naszego miasta i to jest takie fajne. Teraz tych osób generalnie jest mniej, zdecydowanie, był taki moment, że nawet bo jak każda ekipa, gdzieś tam przeżywaliśmy kryzysy. Byłem A, ostatnio żeby... na imprezie, na imprezie właśnie Technomanic Crew, gdzie było w sumie, no, gdzieś chyba ze 100 osób przyszło o, na imprezę. O. Kto to był? Co to byli za ludzie? No, można powiedzieć rodzina, dawni znajomi, dużo ludzi. Z... Był tam ktoś, przykład... kogo nie znałeś? Były też nowe osoby, ale to było kilka. Ale no, na portalach społecznościowych widziałem, że są zainteresowani, i to nie byli, że tak powiem, ludzie z łapanki z ulicy, bo, yy, bo kojarzyłem. kojarzyłem ich. Kończy to. nam się powoli czas, ale wiesz, <laughs> yy, chciałem jeszcze właśnie powiedzieć yy, zapytać jeszcze Cię o jedną rzecz. Czy techno, bo to jest dosyć agresywna muzyka, taka niektórzy ludzie nie są w stanie skupić się. Jest zbyt powtarzalna, monotonna dla niektórych. Czy, jak, jak to oceniasz? Czy to jest sztuka, czy to. Czy to, yy... to jest przekaz przede wszystkim. No, no, to ktoś musi to zrozumieć. Ja nigdy nie nauczę nikogo feelingu, ja nigdy nikogo nie namówię. Yy, to trzeba czuć i kochać. To, to jest forma przekazu, czasem bez słów samym dźwiękiem jedni pewne utwory odbierają jako przekaz agresywny, drugi znowu bardziej melancholijny i to trzeba indywidualnie to traktować, poza tym y, muzyka techno czy elektronika jest cholernie szeroka są style trends na przykład które są bardzo melodyjne, dość łagodne, y, techno samo w sobie jest surowe, ale tam też jest przekaz taki który ma swoje, ma swoje emocje i to jest fajne, że każdy inaczej te emocje może odbierać. Dominiku, będziemy kończyć, chciałbym Ci bardzo podziękować ja też dziękuję przyznam Ci się, że też jestem fanem muzyki I elektronicznej, muzyki. Techno. Za takbo czasu, 10 minut nie zmieściło 20 minut. Może, może następnym razem. W każdym razie Jasne. bardzo Ci dziękuję ja a również. Państwa. Zapraszam, zapraszam na kolejny odcinek bunkra kult kulturalnego.